No siemanko, witam was w kolejnym odcinku z biatlonu. Przed nami Igrzyska Olimpijskie, także kurczę, cztery starty na pewno. Sztafeta mieszana i sztafety pomijamy, mamy sprint, bieg pościgowy, bieg indywidualny i start masowy. Bieg pościgowy, jeśli się zakwalifikujemy ze sprintu, także kurczę, będzie jazda Frost. Kurczę, dalej nie pamiętam, co oznaczają te angielskie oznaczenia, już sobie sprawdzę tutaj, wy tylko nie widzicie, ale ja sobie widzę Frost, czyli mróz. No, czyli mróz i śnieżnie. No to super się pogoda nam trafiła. Tutaj jeszcze jakieś takie... Ale co ibiście to wygląda. Olimpijskie stroje. Piękne. No to widzimy się za chwilę. Dobra, także... O matko, zapomniałem, że to jest sztafeta. No nic. Mixed relay. Zapomniałem o sztafecie. Pomijamy to. Ja nie będę jeździł, bo mi się nie chce tych sztafet. Teraz. Very warm. Bardzo ciepło. Kurde, no to... Wczoraj mróz, za dzisiaj bardzo ciepło. Halo, co tu się od Janie Pawla. Dobrze, no to bardzo ciepło, no to... Stawmy coś takiego. To można nazwać bardzo ciepło. Tam chyba nawet od plus 10 chyba jest nawet dostępne, tak. Dobra, zostawię w ten sposób. No dobra, lecimy, chyba to sprint był. Z tego co widzę, kojarzę i sobie przypominam, także... Lecimy z koksełem. Dobrze, aha, to już wiem, która to jest trasa. Dobra, tutaj będzie rundka w prawo. Potem tutaj w prawo, tu będzie góra, zjazd i znowu, no, takie nawijasy, wywijasy. Także kurczę, dzisiaj ile fabryka dała. Dobra, strzelnica za chwilkę. Tutaj wychodzimy na prostą, kurczę, jeszcze bez rozgrzewki na tej strzelnicy. Także kurczę, no miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. I będzie dobrze. Lazowski jeden błąd. Kirejew też jeden błąd. I miejmy nadzieję, że my bez błędu. Dobra, bez błędu, ale to kurde, nie czułem. Nie czułem tego wszystkiego. No na razie... z koksem i tyle, będą mieć jakieś straty. No kurde, Lazowski z błędem jest szybszy niż ja bez błędu, to jest niesamowite, no. No cóż, no bywa i tak, bywa i tak. Pan Kanadyjczyk Christian Gouto ładnie tutaj 25 sekund, 3 błędy zrobił. No nic, lecimy dalej. Niestety, kurczę, nie dobrałem sobie dobrze tych... nart, bo jest 10 stopni. Także... O, na nartach trochę stracimy. Strzelnica po raz drugi. Także miejmy nadzieję, że tutaj jakoś to wszystko będzie dobrze. Dobra. Tym razem zobaczmy jaki czas. No, trochę stracimy. Ale może się uda akurat wbić na... No podium będzie ciężko, ale no wyścig pościgowy jest w naszym zasięgu, także lecimy. No i wychodzimy na ostatnią prostą. I haha, kurczę, zielonego paska już nie mam, końcówka, no i ci nic, ciśniemy. I piąte miejsce niestety. No nic, zobaczmy, które miejsce zaliczymy na koniec. O kurczę, troszeczkę spadam. Miejmy nadzieję, że się zakwalifikuję do biegu pościgowego, ale kutwa mać, nie wierzę. Ja pierdzielę, no. 0,7 sekundy. Strzelanie. Po prostu strzelanie. Nie wierzę. Należąco mi po prostu nie szło totalnie. I strzelanie zaważyło na tym. Ja pierdzielę, no nie wierzę, co za niefart. Niesamowite. Ale kurwa gówno. No nic, lecimy dalej. Bieg indywidualny. Dobra, przed nami bieg indywidualny, także cztery strzelania nas czekają. Startujemy gdzieś w drugiej połowie stawki, no i miejmy nadzieję, że będzie fajnie. No i lecimy. No jesteśmy na strzelnicy. Strzelanie numer jeden. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy niż poprzednio. Znaczy,
szybsze. Kurczę, bardziej stabilniejsza jest ta lufa, aż dziwne. No nic, no. Zawodnik, który był za nami, startuje przed nami. No i lecimy, zobaczymy, które miejsce zajmiemy. No na razie 17, 6 sekund. No to tak średnio bym powiedział. Lecimy dalej. Dobra, strzelanie numer 2 tym razem na stojąco. No i próbujemy. O Jezu, nie serio, pudło! Już kurde, no i w dupę z tym wszystkim. I tak to się oto zakończyła. Piękna przygoda olimpijska. Ja pierdzielę, dwa pudła. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. No, lecimy dalej. No i kolejne strzelanie. Już jesteśmy na 8. miejscu, także uhu, zajebiście. O, kto by się spodziewał? No nic, no lecimy, no ale to już jest w dupę wszystko. Dobra, ostatnie strzelanie przed nami, próbujemy na farta. No i taki fart oto. 3 pudła, znaczy 3, 2, 2, 2, 6 pudeł, zajebiście, powalczę sobie gdzieś o przedostatnie miejsce. Dobra i kończymy to na przedostatnim miejscu. Cóż więcej mogę powiedzieć, no człowiek się stara i tak wychodzi mu jedno wielkie gówno zasrane, no i tyle, no cóż więcej mogę powiedzieć. No. Może się chociaż udało do zbiegu masowego zakwalifikować, aczkolwiek nie wiem. Pomijamy sztafetę, miał być fajny odcinek, to ino się człowiek wkurza i tyle z tego wszystkiego. Relay też pomijamy. Tak byśmy nie mogli pojechać. Dobra, chociaż start masowy możemy. Zajebiście, no szkurna, cieszę się tak, że hej. Lecimy z koksem. Zajebiście, ostatnie miejsce. I tutaj powyprzedzamy ich troszeczkę, żebym się kuźwa... A, też bym się nawyprzedzał. Mniejsza z tym, lecimy, ciśniemy z koksem i tyle. Ostatnia szansa na jakiś dobry wynik. Dobra, jesteśmy na pierwszym strzelaniu i ciśniemy z koksem. Dobra, czysto. Czysto, w miarę szybko też. Nie jest tak źle. No to lecimy, zobaczymy jaką stratę będziemy mieć. Aktualnie około 6 sekund, 7 miejsce. Dobra, koło 5 miejsca jesteśmy. 5, 6 miejsce, około 5 sekund straty. Oby bezbłędnie. No i super. Cieszy mnie to bardzo. Jakiś tam postęp jest. Zobaczymy, które miejsce teraz będzie. Smolski, kurczę, z jednym błędem i tak jest przed nami. No nic, 5 sekund, znowu 6 miejsce. No jest spoko na razie. Dobra, strzelanie numer 3, no na stojąco. Miejmy nadzieję, że się spiszemy. Podkładka przygotowana, podmyszkę i lecimy. Dobra, bezbłędnie. Zobaczmy, na którym miejscu się nam uda wystartować. Znaczy wystartować, na którym miejscu będziemy po strzelaniu. 6 miejsce, 6 sekund. No i kurczę, lecimy z koksem. Miejmy nadzieję, że będzie coś z tego, jakiś pożytek. Dobra, jestem na którym, już nie pamiętam, chyba 6 miejscu. 2, 4, 6, no. Jest szansa na dobry wynik w końcu, także powalczymy. Kurwa! Mać! Noż ja pierdzielę, co za niefart! Nie spadniemy, no kurde, no ja pierdzielę! Nic, no które, no tu się zanosi na...
Siódme miejsce niestety, na to wychodzi. A gdyby nie ten błąd, to by mógł powalczyć. No podium to nie, no czwórka by była. By mógł powalczyć o czwarte miejsce także. No tak czy siak bez medalu by było. Jest niesamowite, że Smolski kuźwa z jednym błędem walczy o zwycięstwo, no. No nic, no. Siódme miejsce będzie prawdopodobnie, ale i tak dobre. I dojeżdżamy na metę, ostatnia prosta przed nami. I na siódmym miejscu wygrywa Smolski, ten kutas zasrany. Przed Sturlą Holmegry i Siverem Guttormem Bakkenem. No ładnie, a my siódme miejsce, no spoko kurczę, szkoda ostatniego strzelania, no ale i tak by się nie zaniosło na... I tak by się nie zaniosło na medal. No i co, kończymy Igrzyska Olimpijskie z tego co widzę. Tak, i zostaje nam OTP. Tak, OTP. Na OTP zakończymy tę serię odcinków z biatlonu. No i co, no i dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. A, no i przy okazji na OTP sobie, kurczę, zmienimy poziom na medium. Chyba, że na insane. Czekajcie, jak to tam wygląda. Sprint, bieg pościgowy. Dobra, no to... Zrobimy tak, sprint zagramy na medium, a bieg pościgowy, jak nie zapomnę przełączyć, albo sztafetę, o sztafetę zagramy na insane, tak, tak zrobimy, dobra. To co, dzięki wielkie za oglądanie i co, no wypatrujcie ostatniego odcinka z biatlonu, trzymajcie się ciepło, cześć.